wspaniale poczuć tę moc między nogami. Ciekawe ile stopni jest, ale chyba tak gdzieś z 10, co mi się wydaje. Jak się jedzie, to pewnie takie jest 7 albo 6. Właśnie wyjechałam z Bartka firmy. Patrzę z przodu, chyba Piotrek pojechał. KTM-owcy pojechali się przejechać. SpongeBob z przodu jest, cieszy się. Kurde, ale to przyspiesza. Wspaniale. Dobra, ale nie ma co szaleć, jesteśmy w mieście. Jeszcze by tylko brakowało prawko stracić. Tragedia by była. Jadą, 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 jadą. Ja tu w domu obiadek zrobiłam. Przepyszny. Tak myślę, że przepyszny, bo jeszcze nie jadłam. A Bartłomiej taki głodny. I mi tu hamburgery sobie wyżera. Niedobry chłopak. Ja się tak staram dla niego. Gdzie się nie śpieszę, to mogę sobie postać w kolejce. Jakoś tak nie przepadam się tam przepychać między samochodami. Chyba, żebym się śpieszyła. A co ja miałam powiedzieć? A, klameczki. Klameczki. Trochę się bałam, że będą za krótkie, bo ja nie chcę mieć takiego na dwa palce, tylko na całą dłoń. I nie jest źle, generalnie. Amorek nie mam zielonego pojęcia, jak jest skręcony. Ale nie wiem, ja tak chyba mało się znam, jakoś może w takiej jeździe tam różnicy nie czuję. Pań, to taki piesek wyrywny. Oj. Chętnie by nas zjadł wszystkich. Tak, wspaniale dupeczką pokręcić na boki. Tak się wspaniale jedzie, że nawet nie czuję zmęczenia po wczorajszym tańcowaniu. Wróciłam do domu przed 5. Jakoś z rana człowiek wstał, ciężko było, ale teraz już na motocyklu przejażdżka jest, to po prostu dzień cały już będzie wspaniały i udany. Oj, chce się jechać szybciej. Trzeba się powstrzymywać. I znowu światła, i znowu światła. Jest okazja postrzelać. Tak. Piękna jest ta wiosna. Prawda, jeszcze takiej nie widać, ale to już słoneczko wyjdzie, to kurde rewelacja. Kurde, nie mogę się przyzwyczaić, żeby trzymać palce na podnóżkach. Zawsze Bartek mi to przypomina, ale po prostu od wielu lat jeździłam po swojemu. Teraz nie mogę się odzwyczaić. Jadę, to może jeszcze coś Bartkowi pomogę, to może szybciej do domku wróci. Tam pojechała policja. Tu muszę sobie pojadę tędyk. Ale chyba za MTK-iem to się prawie każdy ogląda. Ten dźwięk po prostu jest... Mruczy koteczek po prostu przepięknie.
wszędzie te światła, 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 jeszcze raz światła. Tragedia. Nie mogę się doczekać. Bartek zamówił mi kurtkę tekstylną. I nie mogę się doczekać, kiedy przyjdzie. W skórze w sumie dobrze się jedzie, jakoś tak człowiek bezpiecznie się czuje, aczkolwiek na początku, jak to zawsze bywa, skóra taka niewygodna. Mówię, kurde, jak ja będę na tym motocyklu siedziała, jak się wyprostować nie mogę. Teraz skóra się rozciągnęła, wisi wszędzie, na tyłku. A w tekstylu jednak fajnie. Zresztą jak do pracy czasem sobie dojeżdżam, to lepiej, wygodniej. Zawsze jakąś kieckę, szpileczki na zmianę w plecaku są, niż z całego kombiaka się wywijać. Tak więc nie mogę się kurteczki doczekać. Mam nadzieję, że będzie pasowała. Ciekawe jak z zamkiem tu, żeby dopasować. Bo niby też wzięłam z Helda. To może powinno być ok, ale... Bartek sobie kupił najpierw kurtkę. Teraz dobrać spodnie i jest problem. Ja najpierw miałam spodnie, a teraz próbuję na kurtkę. Wszystko pomału, najpierw trzeba na wszystko kasę nazbierać. Ale akurat może będzie dobra. Będzie można przetestować w jakimś tam turystyku. A potem w Alpy. Fajnie, już nie mogę się doczekać. Przygody. Generalnie to już bym nie chciała plastika mieć. Kurde, człowiek tak się przyzwyczaja do lepszego. Szkoda, że telefonu nie mam sparowanego, bo człowiek by muzyczki posłuchał, poskakał trochę na światłach. Kurczę, tak się cieszę z tej jazdy, że nie mogę się powstrzymać, żeby nie jechać troszkę szybciej. A to niewskazane. No, jechać, 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 jechać. Dobrze. Tak, teraz wjeżdżamy i na koło. Fajnie by było umieć. Ale ja to musiałabym mieć jakiś ten... Jakiś motocykl takiego, którego by nie było szkoda. Że tak powiem, popsuć, no. Czy się wywalić, bo jednak nie ukrywajmy, jakiś tam stres mam, że nie umiem, a pewnie przy nauce nieraz się człowiek wywaliłby, ale po prostu chciałabym się kiedyś nauczyć, może kiedyś. Bartek to rewelacyjnie robi, no. Zero stresu. W każdych okolicznościach. Ładnie staje. Zawsze z rochminiakiem takie dwa wariaty szaleją zawsze. Raz jeden stawia, raz drugi. I oboje się tak nakręcają. Chociaż tak naprawdę w MTK-u to on prawie sam staje. Tak naprawdę jak się jedzie na drugim biegu i da się gazu, to prawie sam się podnosi. Trochę zaczynam być głodna. Już nie mogę doczekać pysznego obiadku. W ogóle to idealnie się złożyło, że ma być jutro prześliczna pogoda, ma być 15 stopni. Tak więc rozpoczęcie będzie udane. Mam nadzieję, że topienie marzanny właśnie
zima sobie już pójdzie na dobre. Chociaż tak ciągle ostatnio jest, że rano jest 0 lub 2 stopnie, a w południu 10. Ale może jak Marzannę utopimy, to już będzie wspaniale. Ponoć w poniedziałek ma być już ze 20 stopni. O, ale tu dziury. O, chyda. Ach, tutaj to jak zawsze. Zawsze czerwone. Już nadjeżdżam, kochanie. O, z tyłu widzę jakiś motocykl jedzie. Jakaś... Tenerka BMW. Czort wie, co to jest. A, BMW. Też jakiś olsztyniak. Z kuferkiem na spacer wyjechał. Kurde, fajnie by było na dwa motocykle pojeździć. Aj. Aj, aj, aj. Fajnie, jakieś właśnie testowym jechałam siódemką. Bartek naszym MT-kiem. Było cudownie. Przyjechałam do Bartka, a on jeszcze w rozsypce, no. Ja to już myślałam, że go do domu zgarnę. A tu jeszcze widzę. Niektórzy mogą sobie pojeździć, inni nie. No właśnie. Ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł się bawić, nie? No. Tylko części. Wszyscy potrzebują części. Tylko czemu akurat ty, no? Myśmy fajnie sobie gdzieś pojechali. No właśnie. Jutro się pojedzie. Jutro, kochanie, mamy inne plany. Jutro mamy. A jakie mamy? Rozpoczęcie sezonu, kochanie. No właśnie, znów będę pracował całą niedzielę, jak cudownie. No, mega. Ale dobrze, za tydzień jadę na tor i dupa. Dobrze, że robisz to, co lubisz. A poza tym nie jedziesz na żaden tor w przyszłym tygodniu, kochanie, bo masz urodziny. Za dwa tygodnie na tor jest. Tak, buereczki piękne stoją. Motocage. Śliczny po prostu. Z wyglądu jest mega, nie wiem, czy widzicie. W każdym razie, że jeszcze fajnie tu przyjdą te czerwone elementy. Rewelacja. Teraz ostatnie dwa z nami były. Super. Tu mamy MT-07 w nowym malowaniu. Takie malowanie jak w MT-10. Też fajne. Bardzo ładne. Tu jakaś jamaszka jakaś nowa jest. Tam prześliczne skuterki. A co tu mamy jeszcze? A, tu Yamaha R125. Wygląd mega po prostu, tak z daleka to wcale nie widać, że to jest mała pojemność. I co mamy jeszcze? O, 320, tak? Też zarąbisty R3 Yamaha. Nie, jak to Bartek mówi? Yamaha. Ale co wam chciałam pokazać? Jest mega śliczny kask. Ten. Rewelacja, malowanie. Bardzo ładne. Gdybym sobie w tamtym roku nie kupiła kasku, to... Kupiła? Nie, chyba na święta dostałam, kochanie, nie? To? Kask. Na święta dostałam kask, nie? Chyba tak. No właśnie, to nic nie kupiłam, dostałam w prezencie. To w tym roku bym sobie ten z chęcią kupiła. Malowanie, rewelacja. Nie no. Nie, ale mówiłeś, że brzydko wyglądam w nim. No właśnie, no to trzeba następnym razem tego je wyjeździć i trzeba kupić inny, no. Ale malowanie jest mega. Właśnie mi się bardzo podobają takie kaski, które są kolorowe, no. Teraz zazwyczaj
Jak popatrzeć, to wszystko jest tylko czarno, czarne i białe, nie? No, tu mamy śliczne, kolorowe ciuszki. Piękny, piszczący kask. Fajny. Co tu mamy jeszcze ciekawego? O, ten jest też fajny. Prawda, na inny sprzęt, ale mega malowanie. Bardzo fajne. Lubię do Bartka przychodzić do pracy. Zawsze sobie coś lubię poprzymierzać. O, eskę masz! A dla kogo to zamówione? No te... jakim na imię? Te przeciwdeszczówka. Fajna. Ciekawe jak ten. Jak rozmiarowo. Czy to na mnie dobre. Fajne. Tylko generalnie w cholerę drugie. Ale fajna kurteczka. Bartek już ma. Jeździ w niej, jest bardzo zadowolony. Miał w planie używać też na motocykl, ale chyba ją trochę za bardzo uświnił. Fajna. Tak, upierze się, będzie dobre. Tak, będzie w niedzielę prał, żeby mieć w tygodniu dojeżdżenia, a na weekend będzie brudził. Fajna jest ta zbroja też. Bartek sobie taką kupił. Tam gdzieś zdjęcie było na fejsie. Zarąbiście, jak Transformers się wygląda. No ale kurteczka jest mega. A, takie spodnie jak moje. Ale mój kask też jest śliczny. Taki. Delikatny. Fajny kolorek. Damski. Jakaś widzę nowa kurtka. Jakaś kurteczka jamachnowa. Jakaś taka. Ładny kolor, ale nie przemawia do mnie. I co mamy? I koszulki są. Śliczne jakieś. Jakieś ładne koszulki są. Ale ta kurtka jest brzydka. Do czego? No ja wiem, ale wygląda taka... Materiałowo mi się nie podoba. Ani to przeciwdeszczowa, ani ciepła, ani jakaś taka, nie wiem. A tam stoi... Najpiękniejszy motocykl. Ja do was mówię. Martuś. O, też jest tam. Się rozbiera. Tak, ja rozumiem. Zaraz ci pokażę. No. A co to za rozmiar? Eska. Taka ona tutaj ocieplana trochę. No a fajna, to się odpina? Aniversary, nie. No, memka nawet, nie wiem czy nie za mała na ciebie. No dobra. Nie, no w sumie powiem ci, dobrze wyglądasz, no. Na wieszaku wyglądała brzydko, no ty ładnie wyglądasz. No. Fajnie. Taka fajna, nie? No. I teraz mi w niej za ciepło jest, nie? No rozumiem, ale generalnie nie, to ładna, to zmieniam zdanie. Na wieszaku naprawdę wyglądała inaczej. Ale ty jesteś ubrany. Ale ja nie wiem, czy to nie za mała na ciebie jest. Nie cisną cię łapy, jak weźmiesz do przodu? Szwy z tyłu? Nie. No jak mocno wezmę, to tak. No. No to, ale bardzo ładnie. Ciacho. Ciacho, fajnie. Moje. Żeby było jasne. Fajne, ale... Na razie nie. Żółte najszybsze. Mam biały sobce. A, no właśnie, tak, pewnie. Tam człowiek wszystko by chciał, nie? Cieplejsze, to by na zimę w tym porządku. No, jaką zimę, wariowałeś. Ale generalnie tak, ładnie wygląda, jednak na wieszaku smutno, ale tak to bardzo ładnie. Przystrajać salon w dniem jutrzejszym. La, 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 la. Pośpiewaj, kochanie. Pokaż swój talent.
Yamaha. Nie, jak? Yamaha. 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 Żegnamy się w końcu z pracą. Na szczęście. Idziemy w końcu do domku. Idziemy w końcu do domku. Już najwyższa pora. No to ogień. Tak, trzeba mapę zmienić. Na razie na B. Na razie na B. Na razie mi to wystarcza, jak jeżdżę sama. Rano kiedyś zapomniałam zmienić. To tak mnie wyniósł na zakręcie, że prawie w płot sąsiada wjechałam. Wariat. Bartek po południu mi później mówił, że właśnie słyszał, co ja tam wyprawiam, że tak jadę i jadę. No i jedziemy. W ogóle to ten kask, który wam pokazywałam u Bartka w salonie, ten taki kolorowy, to jest właśnie kask Airocha. Ja też mam taki sam, właśnie z tej firmy. Wcześniej miałam dwa inne kaski. Pierwszy taki kupiłam tylko po to, żeby jak na prawko chodziłam. Niestety wszystkie dostępne u nauce jazdy były chyba same XL-ki. Więc musiałam sobie kupić, poszłam do sklepu. Wtedy jeszcze Bartka nie znałam. Poszłam do sklepu i kupiłam jakiś pierwszy, lepszy. No ale trochę w nim pojeździłam. Wtedy człowiek tak nie szalał, więc jakoś tam to wystarczało. Z czasem dopiero później, jak już zaczęłam trochę szybciej jeździć z chłopakami, to dopiero człowiek widzi różnicę, jaki ten kask był. Czasem się szybko otwierała, unosiła się, a czasem... No i wiało przede wszystkim, nie? Marki nawet nie pamiętam, co to był za kask. A następnym moim zakupem był AGV. Generalnie kask bardzo fajny. Jestem taka półka cenowa, tak nie wiem, chyba z 7-8 stów kosztował. W każdym bądź razie bardzo fajny. Bardzo dobrze się mi jeździło. Cichy. No miałam go kilka lat, nie wiem w sumie nawet ile. I właśnie w tamtym roku zachciało mi się czegoś nowego. I tak oto jest ten Airoch. Ale generalnie kask jest mega wygodny, fajny. Aczkolwiek to, że ma blendę, to trochę szumi jednak. Tak jak sama jadę, to tak nie zwracam na to uwagi, ale jak jadę z Bartkiem i jedziemy szybciej, to jednak mój kask jest naprawdę o wiele głośniejszy niż jego. Niby Bartek też ma Airocha, ale jakiś inny model i... A i no przede wszystkim Bartek nie ma blendy, nie? A tak obstawiam, że to być może przez to się tak właśnie robi. A AGV nie miał tej blendy, więc może też i cichszy mi się by wydawał. W każdym razie już... No już trochę się tamten ścianki się już poluzowały, że tak powiem. No i... Ale jestem zadowolona z tego. Też się pojeździ kilka lat i znów się coś kupi innego. Nie wiem jakiej marki, ale z czasem się pomyśli. W każdym bądź razie ja nie jestem przyzwyczajona. W sumie zawsze się nie mogę nadziwić, że Bartek jeździ w czarnej szybce. No w ciemnej, tak? Ja jadę jako kierowca, nie potrafię jechać w ciemnej szybce, nawet jak blendę wezmę, to nie czuję się komfortowo. Jakoś nie mogę się wtedy skupić na drodze. Ja muszę mieć białą szybkę. A natomiast jak siedzę z tyłu jako pasażer, to wiadomo, że to wtedy tam nie robi mi to szczególnej tej jakiejś tam różnicy, więc generalnie wtedy sobie biorę
Jak to powiedzieć? Włączam blendę? Wysuwam. Dobra. Damy Bartkowi, żeby mój zadek popodziwiał. Powkurzać go trochę. Tak więc, no nie wiem, no to jest generalnie nie dla mnie. Nie przynajmniej jak w momencie, kiedy jadę jako kierowca. Tak więc w końcu wracamy do domu. Nie, Brutus już na mnie czeka, żeby iść na spacer. Tak, wracamy do codzienności. Pranie trzeba zebrać. Obowiązki, obowiązki, obowiązki. No ale jeszcze, w sumie już 17 zaraz. No jednak już chłodno. Tak więc fajnie było się wyrwać. Choć na chwilę. Odwiedzić rodziców i Bartka. Jak już wszystko ogarnę w domu, to teraz trzeba będzie iść odespać imprezę. Siema, siema. Fajnie jest, jak tak motocykliści się mijają, to się pozdrawiają. Ja ten Fabi gdzieś mi został z tyłu. Muszę sobie w tym sezonie rękawiczki sprawić. Te już trochę się rozlatują. Chyba gdzieś mi jeszcze pies pogryzł. Pan mi zjeżdża, dobrze, niech ci będzie, że jadę. No więc tak, muszę sobie kupić jakieś rękawiczki. Jakoś na razie nie mogę nic sobie nie upatrzyłam jeszcze. Ale to co upatrzyłam, to Bartek mówi nie, to nie dla ciebie, to za duże. O, i tak być może wyjdzie z tego, że jeszcze cały sezon przejeżdżę. Na lato mam, znaczy na lato no, jak będzie cieplej, to mam fajne rękawiczki Yamahy. No takie krótkie, nie? Do nadgarstków. Ale fajne są. Wygodne bardzo. Ale korek. Gdzie ci ludzie tak jadą? Zamiast odpoczywać w domkach. No tak więc ja wracam już do domku. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam. Widzimy się jutro na rozpoczęciu sezonu. Pod salonem Yamahy w Olsztynie. Utopimy Marzannę i już będziemy teraz o wiele częściej jeździć. Fajne te nowe oponki, tak się fajnie na nich lekko kładzie. Takie ładne, okrągłe jeszcze. No dobra, to ja się już żegnam z wami. To do następnego. Cześć, pa!